Empatia, czyli według słownikowej definicji zdolność rozumienia innych ludzi i umiejętność wczuwania się w ich potrzeby i uczucia. Gdyby jednak spojrzeć na empatię z punktu widzenia naszego XXI wiecznego społeczeństwa, to można by odnieść wrażenie, że jest ona domeną Dalajlamów i innych matek teres i nijak nie pasuje do naszej codziennej plemiennej walki o władzę i pieniądze. A gdy do tej definicji dodamy jeszcze zwierzęta, to w ogóle jesteśmy podrzędnymi lewaczkami, którzy kupują swoim jorkom kurtki zimowe w połowie września. Kill me. Wbrew pozorom, przetrwanie ludzkości od zawsze w pewnym stopniu opierało się na empatii. Kiedy język nie był jeszcze dobrze rozwinięty, to dzięki mimice twarzy naszych plemiennych towarzyszy mogliśmy dowiedzieć się, czy jakieś jedzenie jest dobre lub czy na przykład zagraża nam niebezpieczeństwo. Rozwój cywilizacji także przede wszystkim bazował na współpracy i wzajemnej pomocy, a nie na przetrwaniu najsilniejszych. Empatia jest też udokumentowana naukowo. Na przykład w jednym badaniu wzięło udział 16 par. Kobiety zostały podłączone do funkcjonalnego rezonansu magnetycznego i w tym czasie otrzymywały małe, ale bolesne wstrząsy elektryczne w dłonie. Potem powiedziano im, że ich partnerzy właśnie przeszli ten sam test. Na skanie można było zobaczyć, że w obu przypadkach aktywują się niemal wszystkie te same obszary mózgu, które odpowiadają za reagowanie na ból. Ale podobno badania mówią też, że żyjąc w dobrobycie, trudniej jest o okazywanie współczucia osobom, którym gorzej się powodzi. A moim zdaniem powinno być odwrotnie. No bo umówmy się: jeśli ktoś urodził się białym, zdrowym, heteroseksualnym mężczyzną w środkowej Europie, to jest to jak wygrana na loterii. Więc warto dać coś z siebie, zwłaszcza, że sami też chcemy być traktowani z wyrozumiałością i współczuciem przez innych. A trzeba pamiętać o tym, że empatia jest związana z niemal każdym aspektem naszego życia. Bo chyba nikt nie chciałby pójść do sklepu, kupić makaron, bułkę tartą i cukinię i usłyszeć od kasjerki, że ma się krzywy ryj. I uważam też, że sama empatia nie wystarczy. I pewnie zastanawiacie się, o Boże, nie dość, że muszę być wrażliwą kluską, to jeszcze muszę coś robić? A no tak. Wyobraźcie sobie sytuację, w której ktoś przy was wyśmiewa się z innej osoby ze względu na jej orientację seksualną, wygląd, niepełnosprawność, zakola i później dowiadujecie się, że osoba wyśmiewana, poniżana, dręczona, przeżyła to naprawdę mocno. Mogło to wpłynąć na całe jej życie. Mogła wpaść w depresję, a może nawet popełnić samobójstwo. Czy myślicie, że w takiej sytuacji możemy odetchnąć z ulgą, bo przecież nam było przykro? Czuliśmy smutek widząc, że ktoś inny jest ofiarą jakiejkolwiek przemocy. I oczywiście nie chcę przenosić winy na takich ludzi, ale warto zastanowić się, że osobie poniżanej wcale nie jest lepiej ze świadomością, że co prawda poniżają pięć osób, ale 80 stoi obok i szczerze jej współczuje. Hip kurwa hura. Jeszcze a propos badań to dowiedziono, że hejtowanie w internecie jest dużo łatwiejsze od dręczenia ludzi w realu, między innymi przez to, że nie widzimy ich bólu. Podobnie działa to w przypadku zwierząt. Dużo łatwiej wykazać empatię w stosunku do psów czy kotów, bo je znamy. Trudniej zrobić to w stosunku do zwierząt hodowlanych, a przecież mają one te same lub bardzo podobne zdolności odczuwania. Może warto się nad tym zastanowić? Jestem ostatnią osobą, która miałaby czelność mówić innym ludziom, jak mają wychowywać swoje dzieci. Więc nie będę tego robił. Powiem tylko tyle, że jeśli jesteś rodzicem lub zamierzasz być rodzicem, to może warto zastanowić się, czy nie uczyć swoich dzieci empatii, a także czy nie uczyć ich reagowania, gdy tej empatii brakuje w ich najbliższym otoczeniu. Na dzisiaj to by było tyle. Jeśli macie jakieś przemyślenia na temat empatii i jej roli we współczesnym świecie, to piszcie w komentarzach i oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. A jeśli chcecie wspierać to, co robię, zajrzyjcie na mój profil na serwisie Patronite. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.